Witam. Na tym wideo postaram się przedstawić moje nie tyle konto tutaj Free Trial, które zrobiłem, żeby sobie statystyki zbudować pod pewne zarządzanie kapitałem pozycjami, ale w jaki sposób handluję obecnie na moim koncie Challenge i co się zmieniło w moim handlu od ostatniego czasu, a więc zaczynamy od rutyny, czyli pierwsze co robię jak wstaję rano, to sprawdzam kalendarz na FTMO, na przykład na piątek, i sprawdzam, czy jest tutaj jakiś event, który musiałbym uważać, żeby się czasami nie wkopać. Następnie sprawdzam investing.com kalendarz albo kalendarz MyFixBook i tutaj sprawdzam sobie na dzień dzisiejszy, czy są jakieś dane, które powinienem według mnie uważać i mogą coś zmienić, czy też nie, jeśli bym zapomniał. Następnie w kolejności przychodzę tutaj i jeśli coś mi ominęło, to otwieram sobie o 9 rano właśnie opening wideo, ale przed tym opening wideo to wchodzę sobie tutaj na tą stronę forexlive.com i czytam z sesji australijskiej, co się wydarzyło na sesji australijskiej, session wraps, i właśnie tutaj w sesji azjatyckiej, co się wydarzyło, kiedy ja spałem, i dopiero wtedy zaglądam na moje wykresy. I dobra, teraz tak, zaglądam na wykresy i jadę od początku do końca, sobie wszystkie wykresy przeglądam na M30. Dlaczego na M30, a nie na M5? No, sprawdziłem statystycznie rzecz biorąc trochę więcej, łatwiej jest po prostu chwycić mi trend. Jeśli mam jakiś trend na M30, to wchodząc z M5 jest po prostu łatwiej mi się do tego dostosować i łatwiej jest złapać take profit czy jakiś fajny trendzik, więc wchodzę właśnie szukając trendów na M30 ze strategią Ichimoku. Jeśli nie widzę trendu na M30, no to sobie po prostu nie handluję tego dnia na tej parze walutowej, bo mogę wejść na M5 i może mi się udać, a może mi się nie udać. Dlatego teraz zmiana była taka, że nie handluję tylko na M5, ale przeglądam wykresy na M30 i szukam trendów z M30, żeby było po prostu łatwiej i większy szanse na trafienie tych profitów i fajnej transakcji. Bo sprawdzałem moje statystyki z właśnie nie stąd, ale z moich poprzednich challenge'ów, na których miałem najlepsze statystyki, to właśnie patrzałem w dziennik mój tradera i wyszło na to, że handlowałem właśnie patrząc na wyższy interwał typu M30, a wchodząc z M5. Więc dlaczego nie? To konto tutaj Free Trial przedstawia od 17 lutego do 2 marca był koniec. I tutaj handlowałem sobie na tym koncie bez używania money managementu. Chodzi o to, że nie używałem na tym koncie maksymalnej dziennej straty, czy też nie ograniczałem się do strat na dzień. Tak jak mówię, maksymalnej dziennej straty typu, nie wiem, 5%, czy tam 2,5% i tak dalej, czy do innych rzeczy. Nie ustawiałem też profitów dziennych maksymalnych na dzień i po prostu handlowałem. Chciałem zobaczyć, czy według tego mojego nowego podejścia w money managementie i ustawianiu właśnie pozycji, jakie będą statystyki trafień, jaki będzie risk reward ratio i jak to wszystko będzie wyglądać. No i jak widzimy po tym wykresie, były całkiem ładne wzloty, jak też upadki. Całkiem ładne były, 10%, nie? 15 chyba procent, skąd to 50%, no mniejsza z tym. Tutaj jest wszystko napisane i sobie na tym koncie testowałem. Tutaj jest moje konto FTMO Challenge obecny, które właśnie robię. Do 30 marca mam czas, żeby to zaliczyć. Na chwilę obecną maksymalnie miałem 352 dolary, obecnie mam 158.
Na razie wszystko zdane oczywiście. Miałem 3 gorsze dni, co było demotywujące. Poniedziałek był super. No i statystyki, jak widać, są podobne. 1,68, 41, 22, a tutaj było 1,48 i 42, więc statystyki są podobne, ale uzyskałem to, co chciałem właśnie uzyskać, poprawić średni zysk do ryzyka na moim handlu FTMO. No dobra, a teraz tak, przejdźmy sobie do tego, gdzie on tu jest, do tego obrazka właśnie, o, jak teraz handluję odnośnie wchodzenia w pozycję i tak dalej. A więc tutaj wchodzę, jeśli mam sygnał z Ichimoku, coś mi się spodoba, jest trend na M30, pojawi się sygnał na Ichimoku z M5, wchodzę na M5C, tak jak tutaj jest namalowane. I wchodzę tutaj dwa razy w pozycję, dwa trady otwieram razy 0,25%. 0,25% to wychodzi mi tam 0,5% na takie otwarcie jednej takiej transakcji. I tak, pierwsza transakcja, jaką otwieram, ustawiam take profit na 4 do 1. Druga transakcja, którą otwieram w tym samym miejscu, ustawiam take profit na 1 do 1. I od razu, jak mam ustawiony na 1 do 1 take profit, to w tym miejscu ustawiam zlecenie też sell stop, przykładowo w tym przypadku. I odrobinkę sobie piramiduję. Ten sell stop ma take profit ustawiony na 2,5 TP. 2,5 zysku do ryzyka. 2,5 RR. Czyli on ma po prostu od tego 1R do 2,5 ma zabrać dla mnie 1,5 R. 1,5 zyska. 1,5 zysku do ryzyka i pierwsza pozycja, tutaj jedna z pierwszych pozycji ma zabrać kolejne plus 1R, 1 zysku do ryzyka, plus 1,5, 1,5 się równa 2,5, jeśli cena dojdzie do tego właśnie standardowego mojego 2,5 zysku do ryzyka, gdzie najczęściej na M5 właśnie według moich statystyk dochodzi intraday cena 2,5 zysku do ryzyka, to ja zdobędę 2,5 zysku do ryzyka, a ten właśnie jeden z pierwszych tradeów, który został tutaj otwarty, ma ustawione 4 do 1. Więc jeśli cena zechce pójść dalej, no to zdobędzie dla mnie trochę więcej zysku do ryzyka. A więc po szybkim liczeniu wychodzi na to, że zdobywam 6,5 zysku do ryzyka, jeśli wszystko trafi w mój take profit na 4 do 1. I transakcja poleci tak, jak tutaj jest na tej transakcji z dzisiaj na GBP USD, czysto technicznie. Otworzyłem dwa trady, jeden zrobił take profit tutaj. Tutaj się załączył sell stop. I sell stop zrobił take profit na 2,5. I kolejna transakcja, zamknąłem tą pierwszą transakcję tutaj na okrągłym poziomie, bo myślałem, że zawrócą, a powinienem poczekać według strategii i powinno dać mi to 4 do 1. Stwierdziłem, że te kilka pipsów to się obejdę. Więc maksymalny teraz mam zysk do ryzyka, ja na plusie będzie 6,5. A maksymalna strata na początku jest 0,5%. Czy tam 0,5 zysku do ryzyka. Według tego, jak ja sobie tutaj ustawiam. Nie, przepraszam. 1R. 2R, przepraszam. 2R. Bo tutaj 0,25, a 0,25 dla mnie to jest 0,25 dla mnie to jest procenta się równa 1R.
dla mnie. A więc to jest dwa ery. I tak, kiedy cena tutaj dochodzi do pierwszego take profit i włącza się sell stop, to ja przestawiam ten stop loss stąd, tej transakcji, która ma dotrzeć 1 do 4, przestawiam sobie ładnie na break-even, stąd sobie go przestawiam tutaj na break-even, na BEP, żeby mnie tu już nic nie wykasowało. I wychodzi to mniej więcej tak, że pracuje jedna pozycja, która się połączyła przez sell stop, jedna została skasowana na plusie, więc nawet jeśli się cofnie ta jedna do tyłu, to jedna mnie wybije na break even i nic nie stracę, a druga jeśli mnie wybije na stop lossie, to i tak już zyskałem 1 do 1, więc wyjdę na czysto i będę mieć 0. Jeśli jednak pójdą w moim kierunku, no to zyskuję 6,5 zysku do ryzyka na jednej transakcji. Jeśli chodzi o fundamenty, to intraday, to staram się właśnie na Twitterze właśnie przeglądać, co się dzieje, lub tutaj, ale tutaj jest spory szum informacyjny. Jest jeszcze właśnie ten Financial Juice, ich Twitter, ten Discord, na którym tweetują i dostajesz to samo co tutaj, tylko że tu pierw masz głos, a później masz tutaj tego tweeta napisane, no ale jest to spory szum informacyjny. Już lepiej jest chodzić na co jakiś czas tutaj i tutaj jest po prostu lepiej, mniej szumu informacyjnego. Tutaj jest po prostu znowuż spóźnione. Tylko mi się tutaj przydaje otwarcie wideo właśnie z rana. Jeśli bym coś przeoczył, to on mi tutaj opowie. No i to chyba będzie wszystko, jeśli chodzi o ten mój handel na chwilę obecną. No, jak widzimy, konto to bez money managementu, które było tam, nie miało maksymalnej dziennej straty. Ten free trial, no to potrafił zarobić kosmicznie, potrafił też kosmicznie stracić, bo nie miał właśnie ustawione dziennej maksymalnej straty, ale robiłem to konto tylko pod statystyki, a obecny link do FTMO Challenge, który prowadzę, właśnie ten challenge znajdziecie w opisie pod filmem. Nie wiem, chyba wszystko wyjaśniłem, jak teraz handluję, w jaki sposób. A więc ryzykuję tutaj 2 ery, żeby zdobyć 6,5 maksymalnie. A jeśli mi coś nie pyknie, no to i tak, jeśli tutaj cena będzie 2,5 era, no to zdobywam 2,5 er dla mnie i szybko przechodzę na break-even. I myślę, że to da pozytywne efekty z tego, co sprawdzałem w statystykach i na testerze i tak dalej, to myślę, że będzie całkiem fajnie to działać. Co jeszcze odnośnie konta swing tradingowego, no to bardziej właśnie Session Wrapsy i Forex Life używam, żeby konto swing tradingowe tam ogarnąć, ale to tam jest inna historia. A jeśli chodzi o intraday, no to już opowiedziałem, jak to wygląda mniej więcej teraz. Dobra, no to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj dać łapkę, jeśli masz jakieś sugestie, pomysły odnośnie tego mojego konta, czy tutaj jak handluję, to pisz w komentarzach. Co jeszcze? Subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej moich filmów i być na bieżąco, jak mi tutaj idzie na tym challenge'u FTMO, czy coś. No i to chyba wszystko. Pisz komentarze, jeśli masz coś na myśli. No i nie zapomnij dać łapki do góry. No. Jeśli ci się podobał filmik, to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego filmu. Nara.